11 rano wstałem sobie specjalnie, żeby zobaczyć, czy wstanie słoneczko. I jak się okazuje, trafiłem prawie w punkt, bo już jest blisko tego wydarzenia. Czas zrobić kawkę. Chyba 12 dzień naszej wycieczki rozpoczynamy w taki właśnie sposób. Piękne okoliczności. Monem właśnie Grecja Peloponez. Dobrego dnia. Krucafix. Drodzy Państwo, plaża Elafonissos. Na Peloponezie, proszę nie mylić z Elafonisji, na Krecie, tej sławnej, która ma sporo różowego piasku. Zresztą na Balos i na Falasarnie też tego piasku różowego jest pod dostatkiem. Zrobię rundkę, bo jest uroczo. Pójdę na przesmyk, bo ta plaża chyba podobna jest na Samos, pięknej greckiej wyspie, ale nie byłem, to nie będę kłapał dziobem. Idę na przesmyk, na góreczkę. Lat temu z 7 na tamtej części leżeliśmy, nic nie robiąc przez cały dzień. Zobaczysz, że coś się zmieniło na tamtej części.
Tak. Jest wodoodporny. Czy dzisiaj się już witałem z Państwem? Możliwe, że tak, ale... Witałem się dzisiaj o 6 rano, bo słońce atakowało na wschodzie. Czego dowodem jest przepiękny film o urodzie klasycznej. Jak to słońce sobie tam... Rąbkowy cień? Czy machanie wyjdzie? Ty, wychodzi... Co to za fala? Może rek? O kuźwa! A Małgosia, przepraszam. Pomyliłem w ogóle imiona. Uroczo. Eleponisos. Półwysep Pelopones. To nie jest z domu daleko. Podesłać pineskę? No właśnie. Zobaczcie, jak niewiele ludzi. Piwo w sklepie euro 30. W knajpie piwo 4 euro. Policzcie mi tamto na złotówki. W centrach miast po 4 euro. Czasami 3,80, czasami 4,20. Czwórkę średnio. Czy lane, czy butelka. Jeden chuj. Pogoda gwarantowana. Albo zwrot pieniędzy oczywiście. Gejów niewielu. Można jeździć pod prąd, można parkować na zakazie na przejściu dla pieszych. Zajebista okolica. Zajebista okolica. No właśnie. Legowisko motocyklowe. Dostałem dwie palety na plaży po żubrach.
druga część przysmyku. Mietek łódką przypłynął z kolegami. Wiekowek na górkę. Sesja zdjęciowa. Bardzo przyjemna okoliczność. Dzisiaj jest 12 dzień naszej motocyklowej wycieczki na Grecję, Albanię i tak dalej, i tak dalej. 14-15 krajów przemierzymy, ale jak widać, naszą rozrywką nie jest tylko jazda w środku. Tutaj na górkę zobaczymy, jaki tam luk jest z góry. Szanowni Państwo, bardzo mocno polecam sprawdzanie kupowanych, używanych samochodów w systemie Car Vertical. Wiem z doświadczenia, co mówię, bo często, a przykładów jest na to sporo, ludzie sprawdzają z ciekawości swojej zwykłej ten raport dopiero po zakupie, a zobaczmy, co tam się wydarzyło i wtedy jest dopiero płacz i zgrzytanie zębów. Warto sprawdzić przed zakupem, przed wręczeniem gotówki sprzedawcy. Pozdrawiam serdecznie, pan Romek. Czołem, cześć, pozdro 600.